dzisiejszy wieczór, dzisiejsze spotkanie bardzo ważny, radosny, ale i świąteczny, uroczysty dzień dla regionu świętokrzyskiego. Tu w Jachrance miałem zaszczyt i przyjemność odebrać w imieniu samorządu województwa wyróżnienie, pierwsze miejsce za nakłady w latach 2011-2013 na infrastrukturę techniczną, jakie to nakłady zarząd województwa poczynił w swych poczynaniach w naszym małym, ale uroczym, pięknym, historycznym regionie świętokrzyskim. Cieszymy się, że doceniono nas, że to wyróżnienie mogliśmy otrzymać. To wkład pracy, to konsekwentne działanie przez całą tą kadencję realizowane na bazie i podbudowie tych założeń, które przyjęto przy przyjmowaniu Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, wspierając te działania oczywiście środkami z budżetu własnego województwa. Jestem przekonany, że ta polityka zrównoważonego rozwoju prowadzona przez samorząd zaowocowała, że możemy mówić o diametralnej zmianie infrastruktury w regionie. Mam na myśli tutaj szczególnie skomunikowanie regionu z sąsiednimi jednostkami terytorialnymi. Mam na myśli przede wszystkim komunikowanie przez drogi wojewódzkie, drogi powiatowe i drogi gminne. To wsparcie tych szczebli samorządu umożliwiło nam zrealizowanie przedsięwzięć, wzbogacając o inne obszary, jak ochrona środowiska, wodociągi, kanalizacja, jak wszelkie kwestie i tematy związane z internetem, e-świętokrzyskie, program bardzo duży, umożliwiający łączność. Cieszę się, dziękuję wszystkim, którzy wspomagali samorząd, zarząd w realizacji tych zadań.